Księżyc, z łacińskiego Luna, jest piątym co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym. Odległość od Sławy do Księżyca to 380 tysięcy kilometrów. Średnica Księżyca wynosi 3474 kilometry. Pomimo symbolicznego pozostawienia na Księżycu kilku flag Związku Radzieckiego i podczas późniejszych zakończonych lądowaniem misji USA, żaden naród nie przypisuje sobie obecnie własności żadnego obszaru gruntu księżycowego. Rosja i USA są sygnatariuszami Traktatu o Przestrzeni Kosmicznej, według założeń którego Księżyc podlega takiej samej jurysdykcji jak wody międzynarodowe. Traktat ten zabrania m.in. używania Księżyca w celach militarnych, przede wszystkim umieszczania także instalacji wojskowych oraz broni masowego rażenia. Mimo to amerykański przedsiębiorca Dennis Hope twierdzi, iż znalazł lukę w Traktacie o Przestrzeni Kosmicznej. Założył on w roku 1980 przedsiębiorstwo zwane Ambasadą Księżycową i korzystając z faktu, że nikt przed nim tego nie uczynił, zajął praktycznie cały Układ Słoneczny. Od tamtej pory za pośrednictwem ambasady sprzedaje on działki na widocznej stronie Księżyca. Udało mu się dotychczas sprzedać 2 miliony z 3 miliardów 112 tysięcy parcel. Co przy cenie pojedynczej działki rzędu 15 funtów daje przychód liczony w dziesiątkach milionów dolarów.